you mm -hmm. Mamy czwartek, dokładnie godzina 10.30, co oznacza, że na zapisanie się do OFE zostało jeszcze tylko 14 godzin. Kolejna szansa? Dopiero za dwa lata. We wtorek padł dzienny rekord zapisów do OFE, bo tego dnia deklarację złożyło 132 tysiące osób. W tej chwili potwierdzonych uczestników OWOFE jest już 1 200 tysięcy osób, czyli upraszczając całe województwo podlaskie. Jednak choć okienko transferowe zamknie się już o północy, to ponieważ aż 60% deklaracji spływa do ZUS-u pocztą, to w pierwszych tygodniach, w zasadzie nawet dniach sierpnia, liczba uczestników OFE dalej będzie rosnąć. Ile może być ich łącznie? Utrzymując obecne tempo wzrostu zainteresowania, na koniec w OFE może znaleźć się blisko 2 miliony osób, co będzie stanowiło 14% z łącznej liczby 14 milionów uczestników uprawnionych. Taka ilość sprawi, że napływy do OFE będą większe niż początkowo oczekiwano, a więc także konieczność sprzedaży posiadanych przez OFE akcji będzie odłożona w czasie. Do kiedy? A przynajmniej do końca 2015 roku. Polacy dobrze czują się z OFE, a Amerykanie czują się nie tyle dobrze, co świetnie. Najnowszy indeks Conference Board, który opisuje nastroje konsumentów w Stanach, sięgnął 91 punktów. A to oznacza, że nastroje są w tej chwili najlepsze od października roku. Roku. Na ten skok optymizmu złożyły się silny rynek pracy, spadająca stopa bezrobocia oraz przekonania Amerykanów, że w najbliższym czasie dochody gospodarstw domowych oczywiście wzrosną. Podobny optymizm bije z całej amerykańskiej gospodarki. Pierwszy szacunek wzrostu PKB w Stanach za drugi kwartał roku sięgnął aż 4%, na co w największym stopniu miały wpływ właśnie prywatne inwestycje. A to dopiero pierwsze przybliżenie, które będzie jeszcze trzy razy poprawiane oraz ujęcie zanualizowane, a więc nie ma co się specjalnie ekscytować. Jednak na specjalną uwagę zasługuje fakt, że dane za okres pierwszych trzech miesięcy 2014 roku skorygowano w górę. Wcześniej szacowano, że spadek amerykańskiego PKB sięgnął blisko 3%, a okazało się, że w pierwszym kwartale Ameryka skurczyła się tylko o 2% i jedną dziesiątą procent. Przy takim tempie rozwoju gospodarki USA nie dziwi fakt, że na lipcowym posiedzeniu Fed kolejny raz ograniczył program QE o kolejne 10 miliardów dolarów do 25 miliardów dolarów miesięcznie. Inwestorzy dokładnie tego oczekiwali, więc nie wpłynęło to na rynki akcji, ale mimo dobrych danych amerykański rynek nie sięgnął już nowych rekordów. Ostrożność inwestorów może wynikać z bankructwa Argentyny lub z rosnącego ryzyka w wymianie sankcji gospodarczych z Rosją, choć osobiście sądzę, że najważniejszym argumentem w tej chwili jest fakt, że rynki dobre informacje mają już w cenach i to, czego potrzebują, to informacji niedobrych, ale świetnych. Czy te świetne dane uda się znaleźć rynkom i inwestorom? O tym w kolejnym programie. Do zobaczenia.